Jest z nami zawodnik Arki Gdynia, Arkadiusz Kasperkiewicz. Witam. Dzień dobry wszystkim. Arek, proszę o kilka słów podsumowania tego spotkania, które było, wiemy, jak istotne dla Was, także dla zespołu gości. No na pewno było istotne. Myślę, że mam nadzieję, przynajmniej było widać to po naszym zaangażowaniu i podejściu do tego spotkania. Wiedzieliśmy, tak jak Pan powiedział, że tylko zwycięstwo tutaj daje nam jeszcze podtrzymanie szans na bezpośredni awans i chcieliśmy zrobić wszystko, żeby je podtrzymać, tak? No niestety się nie udało. No jeśli chodzi o samo spotkanie, no to chcieliśmy bardzo, tak? I myślę, że tych sytuacji, które sobie stworzyliśmy, powinny się zamienić na co najmniej jedną bramkę, tak? Do przerwy, myślę, że druga po przerwie, no przeciwnik też miał swoje. No i strzelił, no jeśli chodzi tak ogólnie jeszcze mówiąc, no to dosyć wyrównany mecz moim zdaniem. Były fragmenty, w których przeważaliśmy my, mieli oni swoje lepsze momenty, no ale to taki jest futbol, tak? No, oni po prostu strzeli te dwie bramki więcej od nas z tych sytuacji, które mieli. No my niestety nie wykorzystaliśmy, tak jak powiedziałem, ani jednej i przegrywamy to spotkanie, no ale no jakby nie było, dalej jeszcze mamy o co grać, bo chcemy na pewno wygrać to ostatnie spotkanie w Głogowie, żeby w jak najlepszych humorach to też, ale przede wszystkim w jak najlepszej sytuacji w tabeli podejść do meczu barażowych, czyli no każdy wie, że to czwarte miejsce bądź trzecie daje nam pierwszy mecz u siebie, tak? I o to gramy w tym momencie. No i przede wszystkim, żeby dalej podtrzymać siebie, tak? Jakby na duchu, żeby do tych meczy podejść z jak najlepszą koncentracją, motywacją i świadomością, że możemy ten mecz pierwszy i zarówno drugi wygrać. Jest z nami zawodnik zespołu gości, Mike Carbot. Witam. Dzień dobry. Bardzo proszę o kilka słów podsumowania dzisiejszego spotkania. Jak widać, jestem bardzo zmęczony. Bardzo ciężki teren, bardzo ciężki mecz. Graliśmy przeciwko bardzo, bardzo dobrej drużynie. Trzeba tu podziękować całej naszej drużynie, całego sztabu, jak byliśmy przygotowani. I trzeba też powiedzieć, że jestem dumny całej drużyny, nie tylko 11 na blisku, tylko też chłopaków na ławce, bo żyjemy razem jak rodzina, żyjemy jak my to nazywamy między sobą, jedną armię i bardzo dobrze to wygląda.